Krzysztof Muszyński, a ze mną młodzieżowy reprezentant Polski oraz czołowa, a przynajmniej bardzo wyróżniająca się postać w zespole Lechii Gdańsk, Jakub Kołziński. Cześć Kuba. Dzień dobry. Jesteś już po trzecim treningu w tym tygodniu. Powiedz proszę, jak idą przygotowania do meczu z Radomiakiem? Bardzo dobrze. Trenujemy ciężko, jest dobra atmosfera, no i na pewno te przygotowania się przełożą na dobry wynik w Radomiu. A przed tym ostatnim spotkaniem z Koroną przeszło wam w ogóle gdzieś przez myśl, że Beniaminek może postawić aż tak wysoko poprzeczkę? Znaczy ogólnie ta liga nasza ekstraklasa jest taka, że no nie ma tutaj meczy łatwych, tak? Z każdym gra się ciężko, ale no, znaczy byliśmy skupieni na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać ten mecz, tak? No, nie był to nasz dzień i nie ukrywajmy, nie zagraliśmy dobrego meczu i wynik był jaki był, ale to już jest przeszłość i myślimy tylko o następnym meczu. Mhm, jasne. A gdzieś ten dwumecz z Rapidem długo wam siedział w głowach? No siedział, mi też siedział. Trzeba powiedzieć, że tak, bo no, była to bardzo duża szansa, tak, żeby przejść do kolejnej rundy, żeby no, walczyć o nasze cele i też marzenia, bo nie ukrywajmy, że i tak to był, można powiedzieć, historyczny wynik dla Lechii, ale no, apetyty były o wiele większe i też po tym meczu można było ugrać więcej, o wiele więcej. A tak właśnie bardziej po ludzku zapytam, co czułeś już oglądając po tym meczu w Gdańsku, no to tę sytuację, gdzie sędzia tak no, niesłusznie odgwizdał ten rzut karny, no z twojej perspektywy tak naprawdę był to tylko faul taktyczny przed polem karnym, praktycznie większość zawodników by się tak zachowała. Znaczy to też była ciężka sytuacja, bo Burgstaller no, wszedł przede mnie i ciężko było się w ogóle zatrzymać i no, też doświadczony to jest zawodnik i został, żebym ja go sfaulował, a no, sędzia podyktował taką decyzję, jaka była i była ona niesłuszna, tak, bo faul był bodajże metr przed linią pola karnego, ale no, no szkoda, tak, ale no, już nie cofniemy tego. No ja. Jasne. A ponoć odstawałeś kiedyś od rówieśników tylko pod względem fizyczności. Jak sobie wtedy z tym radziłeś, no i jak udało ci się to skorygować? Znaczy, to było... Ja zawsze byłem takim zawodnikiem, który bazował na umiejętnościach technicznych i na grze piłką, tak? I gdzieś tym musiałem nadrabiać te braki fizyczne, fizyczne sprytem, graniem jakby na raz, dwa kontakty, czy dryblingiem, który pomagał mi niwelować te braki fizyczne, ale z wiekiem doszedłem już no, do chłopaków, rówieśników, że jestem prawie tego samego wzrostu, od niektórych nawet większy teraz już, więc to już teraz nie ma znaczenia, ale trzeba było dużo cierpliwości i spokoju, żeby, bo było często takie sytuacje były, że ktoś mnie przepchnął, czasami ta walka fizyczna, jak nie wiem, miałem 15 lat, no to no były takie sytuacje, tak, i no, trzeba było cierpliwości, ja wiedziałem też, że ten czas przyjdzie, kiedy ja dorównam rówieśnikom i będę mógł w stanie rywalizować fizycznie z nimi na takim samym poziomie, a nadrabiałem po prostu techniką i granie w piłkę. No, nadrabiałeś techniką, czyli myślę, że pozwalało ci to, nie wiem, przodowałeś przede wszystkim przechodząc przez kolejne szczeble w juniorach gdzieś tam nad chłopakami zawsze, czy to przyszło gdzieś tam na ostatnią chwilę w seniorach, tak szybko się wybiłeś, rozwinąłeś? Znaczy nie, ogólnie z tą techniką i tym było tak, że ja od małego miałem to i nawet zawsze jak z tatą wychodziłem, czy samemu na boisku, no to piłka była cały czas przy nodze i cały czas była ta technika i wydaje mi się, że ten rozwój szedł cały czas krok po kroczku w dobrą stronę i to też nie był przypadek, że ja wszedłem do pierwszej drużyny, utrzymałem się w niej i cały czas się rozwijam, więc wydaje mi się, że to no, wszystko tak jak miało być jest, bo jakby było inaczej, to możliwe, żeby mnie tu nie było. No widzimy. A właśnie, jak wspominasz swój debiutancki sezon w Ekstraklasie? Debiutański sezon, no na pewno to jest, bodajże to były 3 mecze, które zagrałem i finał Pucharu Polski na ławce. No i kurczę, to jest dla takiego chłopaka jak ja z Gdańska, który od zawsze trenował w Lechii w Akademii, no to jest dla mnie
było spełnienie marzeń, tak? Ja przychodziłem tutaj na stadion, czy jeszcze wcześniej na Trauguta. Najpierw kibicowałem, potem wychodziłem z zawodnikami za rękę, wyprowadzałem ich, potem podawałem tutaj piłki, więc to naprawdę zawsze były myśli, jak się przychodziło na stadion, może kiedyś ja tutaj właśnie zagram i ktoś mnie będzie oglądał, więc to naprawdę super jest uczucie i no życzę tak każdemu, kto gra w piłkę, żeby tak mu się No, dla spełniło. wychowanka zawsze to jest takim marzeniem, szczególnie jak grałeś tak długo w tej Lechii, żeby zadebiutować w tych seniorach. No tak, dla wychowanka to jest naprawdę, tak jak powiedziałem, mega uczucie i no, spełnienie marzeń. Mega uczucie. A pamiętasz, co się wydarzyło na tym stadionie 5 lutego w 2022 roku? Pierwsza bramka. Tak, zgadza się. Piękny szczupak. Jakie wówczas emocje to on targały po strzeleniu tej bramki? Znaczy, no to była bardzo duże szczęście to było, ale też taka można powiedzieć ulga trochę, bo już to był która trzecia runda może, w którą zaczynałem w pierwszym składzie i zawsze były gdzieś te głosy, że to nie była dobra runda, gdzie zaczynałem w pierwszym, a to był pierwszy mecz na rundę wiosenną i strzeliłem bramkę, też wygraliśmy ten mecz i dobrze zagrałem, więc no, na pewno to był jeden z takich meczy, który był, wydaje mi się, mógł być przełomowy dla mnie i jeszcze bardziej szedłem w górę po tym meczu. A występowałeś na wszystkich pozycjach praktycznie w środku pola. A gdzie gra tobie sprawia najwięcej frajdy, w takiej piłkarskiej? Znaczy to jest, wydaje mi się, że na każdej pozycji w środku pola, tak? Że oczywiście na dziesiątce masz inne zadania niż na szóstce i jest zupełnie inaczej, bo na szóstce musisz więcej bronić, więcej myśleć o destrukcji, a na dziesiątce masz więcej pola do popisu i możesz się wykazać większą kreatywnością, ale wydaje mi się, że taką optymalną pozycją dla mnie jest ta ósemka pomiędzy i ja lubię być cały czas przy piłce, lubię rozgrywać, lubię dyktować tempo akcji, więc wydaje mi się, że to jest ta pozycja najlepsza dla mnie. No widzimy podczas meczów czasami takie piękne podanie, czy też jakaś kiwka, no to są rzeczy i też tej defensywności mówisz, obrony nauczyłeś się z czasem, tam widziałem jakieś urywki w mediach. Tak, na pewno, bo to z każdym treningiem człowiek się uczy i z każdym meczem, bo nawet jak od meczu ze Stalą, gdzie trener Kaczmarek mnie wystawił na szóstce, no to z każdym meczem ja się uczyłem i musisz przestawić tą głowę, że nie możesz tylko myśleć o ofensywie, tylko musisz no, pracować też w defensywie, więc tak, nadal się uczę tego, ale jest coraz lepiej. No dobrze, na koniec jeszcze zahaczymy o temat Twojej przyszłości. Nie będę oczywiście wnikał gdzieś w szczegóły, chociaż o tym temacie jest głośno teraz w mediach. Czy zapytam krótko, czy czujesz się w tej chwili gotowy na transfer za granicę? Nie, wydaje mi się, że tak, ale zobaczymy na spokojnie. Na razie jestem w Lechii. Już kiedyś to mówiłem w jakimś wywiadzie, że dla ludzi, obojętnie czego bym nie powiedział teraz w takim pytaniu, to każdy może to zinterpretować jak chce, więc ja na razie jestem w Lechii. Są zainteresowania, tak jak jest w mediach, ale na spokojnie. Na razie jest Lechia i tego się trzymamy. Dobrze, sfera marzeń. A gdzie właśnie chciałbyś, gdzie marzysz po prostu, w jakiej lidze już w takiej dalszej przyszłości występować najbardziej? Wydaje mi się, że pod mój profil najlepsza liga byłaby taka hiszpańska albo włoska, gdzie jest dużo, dużo grania w piłkę ale zobaczymy. Na pewno w jakiejś top 5 lig dobrym zespole i od zawsze miałem takie marzenia. Największym, może się nie udało być pierwszym Polakiem w Barcelonie, ale zawsze było marzenie, żeby kiedyś zagrać w Barcelonie, więc może się to No spełni. to życzę Ci gry w Barcelonie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Powodzenia. Z bardzo. Wami się żegnam. Cześć! Dziękuję.